Chcę czynić wolę Twoją, a zakon Twój jest we wnętrznościach moich. Księga Psalmów, 40 psalm, werset 8. Posłuszeństwo Chrystusa w wypełnianiu woli Bożej. To był motyw naszego błogosławionego Pana, powód Jego przyjścia na świat. On nie tylko chciał czynić wolę Bożą, ale także był w stanie ją wykonać. Co więcej, On nie tylko żył, aby czynić wolę Bożą, ale był gotów umrzeć za czynienie woli Bożej. Cóż za Zbawiciel! Przytoczenie tego fragmentu w Hebrajczyków 10 podkreśla, że wraz z przyjściem Chrystusa na ten świat został wprowadzony zupełnie nowy porządek rzeczy, w którym nie ma żadnej porażki. Jest to zupełne przeciwieństwo tego, co było związane z pierwszym Adamem i zmarnowane przez nieposłuszeństwo. Inną niezwykłą rzeczą jest to, że uszy wspomniane w psalmie 40, werset 6, są utożsamiane z ciałem w Hebrajczyków 10:5. Czy nie ma to na celu podkreślenia doskonałego posłuszeństwa Baranka Bożego? Ten, który miał być doskonałą ofiarą całopalną, o czym mówi nam psalm 40, jak również doskonałą ofiarą za grzech, jak mówi Hebrajczyków 10, charakteryzował się całkowitym oddaniem woli Bożej i bezgraniczną lojalnością wobec swego Boga. Czy nie jest to wielkie wyzwanie także dla naszego życia? Czy kiedykolwiek zauważyłeś paralele, jak również stopniowy rozwój w tych trzech znanych fragmentach, które mówią o uszach sługi? Po pierwsze, psalm 40 mówi o jego posłuszeństwie w odniesieniu do jego przyjścia na ten świat, aby czynić wolę Bożą. Po drugie, Izajasz 50 wspomina o jego codziennym życiu jako ucznia w szkole Bożej, doskonałej uległości i oddaniu. W tym Izajasza 50, tutaj jest on naszym wzorem do naśladowania. Następnie koncentruje się na jego cierpieniach i posłuszeństwie aż do śmierci, w której już nie możemy go naśladować. Lojalność wobec woli Bożej może doprowadzić nas do prześladowania lub śmierci, ale Pan Jezus Chrystus jest absolutnie wyjątkowy jako prawdziwy sługa, Syn w swoim oddaniu w sprawie Bożej, włączając w to Jego śmierć dla chwały Bożej. I po trzecie, w drugiej Księdze Mojżeszowej 21, w ilustracji o słudze, którego ucho miało być przebite szydłem, znajdujemy, że miłość była prawdziwym motywem naszego drogiego Pana, miłość nawet aż do śmierci. Chcę czynić wolę Twoją, a zakon Twój jest we wnętrznościach moich. Księga Psalmów, 40, psalm, werset 8.